No mam ochotę zrobić coś klasycznego, nie? Kupić kartę, zagrać nią 2 godziny i stracić na tym 150 tysięcy. A może Frimpong wypożyczony? Też fajnie wygląda i ma 2 punkty zgrania. No sorry, 650 tysięcy? Tak, zrobiłem Laurent Blanc, bo stwierdziłem, że będę żałował. I tak po prostu te ikony dają super zgranie w tym roku, więc uznałem to za bardzo dobrą opcję pod budowę przyszłych składów. To pozwala mi po prostu na więcej. Kurczę, no 5 na 5. Ja go uwielbiałem na początku gry. Finezyjne uderzenia, fajne podania. To też się przyda, żeby asystować Kylianowi. No ten trickster to wiecie, tak do niczego nie... O Boże. 18:31. 664. Za 2 godziny powinniśmy to skończyć. Zobacz, typuję stratę 120 tysięcy. Tak około. Więc tak, wypożyczony Frimpong, bo akurat obrona mi zwisa. Tym się nie przejmuję. Ale napad chcę mieć taki swój. Jedziemy tutaj Al-Ittihad. To by mnie tylko nie połączyło z kimś z Arabii Saudyjskiej, bo to może zwiastować nie najlepsze połączenie. O, cross. Ibrahim, aha. Henry, Rodrigo. Powiem tak, jak na mecz przy bilansie 7-6, to fajny napad. Odnoszę wrażenie, że Thierry Henry też leciał jakoś z paczek z chipsami. Dobra, niepewnie rozpoczął Ibrahim. Kwara, pierwszy kontakt z piłką, uderza! Czy naprawdę gram na osobę, która w takiej sytuacji się przesuwa bramkarzem? Boże święty, to będzie męczarnia! Na szczęście nie ma gola po raz drugi. Uwaga, no jest Thierry Henry, go nie idzie dogonić, nie? Więc... Kwara, obrót! Rzut wolny, poproszę. A, karny, dobra. Też mi odpowiada to. Nie wiem za co. Uwaga, Kwara, jego pierwszy mecz po powrocie, 1-0. Ale on chodzi, Bernardo Silva, 2-0. Zaczynamy jednak od rage quitu. Dobra, kolejne spotkanie. Llorente, Bellingham, znów Henry. Ansu Fati, dobrze. Tutaj musimy się obudzić, niestety trzeba się skupić. I piękne dośrodkowanie na Salaha, ten dokłada nogę 1-1. Plusem Kwary jest to, że on ma też te dośrodkowania, jak Basia, tylko lżejsze. Naprawdę dobry zestaw playstyli. Griezmann. 2-1, jakie to proste. To nawet 0 polotu, finezji. Jezu, jak... Ajajajajaj, bez nerwów. To nie jest coś, nad czym mogę mieć kontrolę. Trzeba się z tym pogodzić i tyle, okej? Okay? Kylian, 2-2. Jezu, cieszę się, że zrobiłem Laurent Blanc, żeby czuć się pewniej w defensywie i on w takiej sytuacji przegrywa główkę. Wchodź, Kyl... No nie, no to są żarty, Boże! Przesunął się, ale to mu nic nie dało, 3-3. Będzie asysta, brawo! Nie, no Kwara, to jest dobry zakup, naprawdę, no... Ribery też był okej, ale uważam, że ten Kwara tak, kurczę... Kwara, to jest boskie podanie. Uwaga, Sal... Podanie, Salah i obrona Van der Sara w 89 minucie. Dobrze? I to jest to, 5-4. Ja już go uwielbiam, nie? Naprawdę, ta jego sylwetka według mnie bardzo pomaga. On nie jest jakiś mega sztywny, a dzięki temu tak no, budzi respekt. Plus jest silny po prostu. Dobra? Nie, 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 nie. Dlaczego? Dlaczego Basia jako pierwsza jest przełączona, a nie ten Blanc, żeby wygrać główkę w polu karnym? Trzeba się spocić. Blanc! Blanc! Nie no, spalony był. Ej, mam jeden... Skąd ja to mam? Najpierw... Otwieramy wszystko. No, typowa sobota, nie? Ale czemu tu muszą być takie schematy? No wiemy, czego każdego dnia się spo... I niby dobrze, ale z drugiej strony czasami mogliby czymś zaskoczyć, a tu jest walkout. Zbieramy na ikonę, która ma się niby pojawić jutro. Jak oceniam grupę Polski na Euro? Na razie nie ma czego oceniać, słuchajcie, wiele razy oceniam... Porozmawiamy sobie o tym, gdy nasza reprezentacja się zakwalifikuje, z całym szacunkiem, ale ta reprezentacja nie pokazała mi, że w ogóle mogę zakładać, że to będzie nasza grupa. Francja, prawe skrzydło... Cascarino. Nieważne, w jakiej grupie potencjalnie na Euro mamy być, jeśli w ogóle się zakwalifikujemy, każda grupa to dla nas grupa śmierci. No sorry, takie są fakty, patrząc na nasze wcześniejsze wyniki i to, jak sobie radziliśmy. Williams! Francja! Napastnik, to byłoby śmieszne, co? Diani, tym razem Diani. Albo ta Lesomer? Albo Lacazette po prostu, to może być też piłkarz. FC Cho... Cokolwiek to znaczy. Ramirez, Dybala, Alvarez. No taki składzik akurat. Bardzo solidny środek pola. Aha. Kylian? Wow! 1-1. SN goal. Mbappé! 2-2! Żyjemy. Mówię, tutaj...
Nie mówię, że to jest łatwe spotkanie, ale do wygrania. Kwara, zaskoczenie rywala, 3-2, on chyba myślał, że robię player locka, a ja po prostu przypadkowo nacisnąłem te przyciski. Koniec, mamy 10-6, jeszcze 4 zwycięstwa. Uwaga, Di Maria na napadzie. Kwara też potrafi sztuczki i mamy rożny. Jakie to było oczywiste, uwaga, Di Maria. Pirlo... Czyżby koniec marzeń? Wiele na to wskazuje, bo przeciwnik jest bardzo dobry, a ja jeszcze nic w ataku za bardzo nie pokazałem. Koniec marzeń o 14 zwycięstwach, jakie to żałosne. Oj, tragedia. Nie, ja za łatwo się daję, on tak łatwo mnie objeżdża, Neymar 3-0. No tak to jest, jak nie gram kurde na osobę, która robi sztuczki i jestem przyzwyczajony do prostszych ruchów, to tylko moja wina, ale 3-0 to jest bardzo niebezpieczny wynik. Kwara, przyjęcie! Jest! 3-1! Brawo, Bellingham! Jeszcze jeden. Nie zmieniam, ta formacja działa. Na razie jest w porządku, nie potrzebuję tu żadnej zmiany. Nic, no, wracamy na 11 zwycięstw. Oby, słuchajcie, oby się udało. Jeśli ta gra ma sens, ja to no, zamkniętymi oczami powinienem, no taka prawda. Salah wyszedł bramkarzem. Gol! 1-0, Rage Quit. Gdzie byli wcześniej tacy przeciwnicy? Gdzie oni byli? Ranga piąta. Przecież ile jest rang? Z 20. 5 rang na 20, to w sensie piąta ranga na 20. Przecież to są takie same nagrody. Patrzcie, co leci. Pick numer 1. I to jest Declan Rice. Następnie trafiam Osimena, jeden z najlepszych napastników w tej grze, no proszę was. A na koniec! Martin Odegaard, tak podjarał mnie ten playstyle, ale to nie to. Ja nie zapomnę, jak widziałem nagrody za 20-0, gdzie dwa piki z rzędu zawierały karty same o ocenie 84. To jest przestępstwo. Pierwsza paczka, wymienna paczka Ultimate. Mamy kartę specjalną! Panie i panowie, to jest bohater! Nie, czekaj... Moment, to jest bomba! To jest Gundogan? Rui Costa, Boże, on wygląda jak Ginola. On wyglądał od boku jak Ginola. Serce stanęło. 21 tysięcy, ale no... Już mamy tutaj cudowne nagrody za ten bilans. Jest Gundogan, Trippier. Ale zawsze wymiennego bohatera miło zobaczyć. Ale spokojnie, bo ja mam jeszcze paczkę za 50 tysięcy. Choć myślałem, że to będzie ten radioaktywny, patrząc na kolory. Genie, Wijnaldum. O, Frankie. Dużo bohaterów leci w tym roku i szczerze dobrze, bo przecież to jest karta tylko za 20 tysięcy. To nie powinno być... Nic trudnego do trafienia. I jest inform. Ale spadły, kurde. No to co, zostawiamy go na listę transferową. Inwestycja. Adeyemi 40 tysięcy. Paczka mieszanej kampanii. Może jakiś Lewandowski. Roberta bardzo chciałbym trafić. Pionier, Hansen, Mbappé, Brazylia. Esio. Dante. Piłkarz, który pomaga Marcinowi Bułce zachowywać czyste konta. Na pewno dostanie jeszcze jakąś lepszą kartę w tym roku. Szkoda, że tutaj więcej tempa nie ma. I jeszcze jedna paczka za ligę weekendową. 2x85. Zapomniałem o niej. Czy no, walkout jest. Nie będzie nic na... Chyba, że Aleksja? Proszę, chciałbym ją. Parejo też może być, słuchajcie. Podwójny walkout Parejo i zastąpi go cudowna Aleksja Putejas. Ja to tak widzę. Zobaczmy, czy mam dobrą wizję. Pop! Dobrze, i dla tych, co zostali, a właściwie dla tych, co dopiero teraz przyszli, bo oczywiście jak zacząłem otwierać paczki, to przybyło 1000 widzów. Witam was serdecznie. 20x83 plus za poziom 15. Wczoraj otworzyłem 100x83, no było gówno. Bądźmy ze sobą szczerzy, na tyle... Znaczy, przepraszam, trafiłem Haalanda, trafiłem Lewandowskiego, ale tutaj... Radioaktywny Messi, to jest moje marzenie. Nie będzie karty radioaktywnej. Będzie walkout w ogóle? Wy sobie dobra, to jest... Son! Jeden z najlepszych napastników w grze. Nieprawdopodobne, co za traf, to... Nie mogło się wydarzyć. Okej, drugi skład na bohatera gotowy. No, słuchajcie, trafiłem JJ Oko, czy trafiłem Abediego Pele, to są dobre karty, ale takie, że mogłoby być trochę lepiej, co nie? Drodzy widzowie, za 11 zwycięstw należy mi się coś dobrego. No, powiem wam tak, Viali, nowy bohater, dwóch ciekawych napastników udało się trafić. Weźmiemy sobie Vialiego. Nie dlatego, że ma wyższą ocenę ogólną oczywiście, dlatego, że jest lepszy. Aleksja Putejas kosztuje 417 tysięcy jeszcze. Myślałem, że już do 200 tak spadła. 5 na 5 ma put, o Boże. Bo mówiłem, że stracę 150 tysięcy na nim. 700 tysięcy w tym momencie kosztuje! Ja wiem, że zawodnicy uciekają, ale taki jest ten zespół. Oni uciekają od odpowiedzialności, gdy przychodzi co do czego ich nie ma. Myślą, że naprawdę wszystko będzie układane pod nich, są w błędzie. Afera premiowa w DK United, ja nic im nie obiecywałem, tym patałachom.
Na nic nie zasługują. Wiecie co, mam jeden meczyk na chyba dwa nawet na tej wypożyczonej Alexi. Jeden, no to sprawdzimy ją. Skipujemy, żeby mi nie wyszedł, jak zobaczy wypożyczoną Putejas. Czerwony Van Dijk, szanuję go za ten wybór. Spoko. Alexia Putejas jest na liście potencjalnie... laguje. Nie, nie mówcie, że będę miał dropy FPS-ów co chwilę. Oczywiście, że tak. Akurat w meczu, gdy chcę przetestować, no w razie czego to nie jest wina streama. To jest po prostu gra za 500 zł, która w pewnym momencie potrafi gubić klatki. Kelian, ball roll. Kelian teraz będzie. Jeszcze sobie stadion gości ustawił niezły, no... stracić pewność, a tutaj... no niestety, mimo że stanąłem na drodze, to nie wystarczyło. Kwara na zielonym, nawet bez zielonego, 2-1. Salah, jedziemy 2-2. I teraz Putejas, zaufam jej, nie? Albo podam. O Jezus! Bo ja nie wiedziałem, że poda do Kwary. Kylian? Jest! Specjalnie sobie tak podał piłkę. I teraz przy słupku, za lekko. Podanie, Putejas z asystą, Kwara gol. Kwojojojojoj! Chyba, że nie o to chodziło. Wow, Salah, 6-3. Wiecie co, nie chcę tego Auby oceniać. Ma bardzo dobre strzały, to akurat mogę powiedzieć z ręką na sercu, tylko gameplay chodził tak gównianie, że był on mega wolny. Boże, Putejas 7-3. Aha, to jest nagroda za poziom 16. Oszroniona główka. Chyba już nic za bardzo do zrobienia nie mamy. Chyba, że jakaś tania paczka ze sklepu na zakończenie. Otwórzmy paczkę za 350 FIFA pointsów, tak na koniec. Ej, mamy to! Radioaktywny Carlos Vela! Tyle płakałem, że nie trafiam tych kart specjalnych! Jest, jest! Carlos Vela! Oceniony na 85, no... myślałem, że Messi, ale jest karta za 10 tysięcy. Nieprawdopodobny traf. Nie wierzę, że to się w tym momencie wydarzyło. Coś pięknego. Dziękuję.